Ja chciałem spokutować w ogóle z tego, że nie składam świadectw odnośnie z ewangelizacji, z działania, szerzenia królestwa. Chciałem tym też słowem zachęcić wielu do tego, by wychodzili na ulicę, ponieważ wiele się rzeczy dzieje. Ja kiedyś, jeszcze nie byłem tutaj w kościele, to oglądałem sobie filmy z ewangelizacji i marzyłem o tym, żeby być właśnie tutaj i żeby móc głosić i działać, bo sam nie miałem odwagi tam, gdzie mieszkałem. A więc na przestrzeni tych lat byłem zawsze w zasadzie, no staram się być na ewangelizacji i dzisiaj jest tego naprawdę duży efekt, ponieważ dziś, na dzień dzisiejszy dużo ludzi oddaje życie Jezusowi. Na przykład w piątek, nie wiem ile osób przyprowadziłem do Jezusa, może kilkanaście, może po prostu odwaga moja wzrasta w tym, co robię i cały czas to na maszynie wzrasta. Na przykład to w ten sposób jest, że ja widzę osoby, a Artur kiedyś napisał w ogóle na grupie ewangelistów, przede wszystkim, no w sensie, że ja wiem w ogóle dzisiaj, że ja najlepsze mam dotarcie na przykład dzisiaj do nastolatków. Podchodzę do nich, nawet gdzie idzie gromada, to ja ich zatrzymuję. Po prostu mam pewność, że oni się zatrzymają w ogóle. I zaczynam im głosić Ewangelię, gdzie Nina obok głosi, czy tam Agnieszka. I po prostu im głoszę słowo i w ciągu 10-5 minut oddają życie Jezusowi. Powiedzmy wszyscy, czasami jedna osoba i po prostu im pokazuje, słuchajcie tutaj, okej, chłopak oddał życie Jezusowi, on już jest, należy do królestwa, wy dzisiaj jeszcze potrzebujecie przyjąć zbawienie. I po prostu ludziom mówię i nie boję się tego. Wcześniej, gdzie był ten lęk, dzisiaj już tego lęku nie ma i to te działanie w ogóle grupowe i w ogóle to jest mega zespół. To, że jeden głosi długie poselstwo, a ja działam krótką piłką i to jest naprawdę bardzo bardzo szybko trzeba reagować, a ja wiem, że jestem w ogóle do tego też tam posłany, żeby w ten sposób działać. Gdy na przykład widzę, gdy ktoś idzie o kuli, to się pierwsza myśl moja, już wiem, że to jest myśl, jestem myśli Chrystusowej, to już się nie zastanawiam, czy to iść, czy mam przekonać, czy nie, tylko po prostu idę do człowieka i mówię, chcesz być zdrowy? Nie, no to na razie. A jak chcę być zdrowy, no to kładę na niego ręce i wiem, że tam naprawdę jest bardzo duży, na przykład po Złotymi Tarasami, bardzo duży jest przepływ ludzi, gdzie naprawdę bardzo szybko trzeba reagować. To nie ma miejsca na pogaduchy, że ja sobie ustanę, porozmawiam, co tam, jak tam, a wiesz, tam jakaś lipa w tygodniu. Po prostu jestem skoncentrowany na tym celu, żeby tych ludzi łowić, zasadzić się już chyba w sieć i to idzie hurtowo i no i naprawdę duże rzeczy się dzieją. Także zachęcam tych, którzy nie mają co, w sensie myślą, że nie wiem, nie macie odwagi albo nie jesteście powołani. I Artur kiedyś w ogóle powiedział, jak nie wiesz co, jakie masz powołanie, to idź, uzdrawiaj chorych, wyganie demony, w ogóle głoś Ewangelię. Więc ja wyszedłem z tego założenia, więc dzisiaj to robię i podoba mi się to, bo w ogóle to jest szerzenie królestwa. I jeśli na przykład masz w miejscu, gdzie jest ewangelizacja, a ty sobie przewijasz, skrolujesz Facebooka, no to bądź na ewangelizacji. Także dziękuję bardzo.